piekarz. Piekarze wyrabiają różne produkty mączne, takie jak bułki czy chleby. To praca ciężka fizycznie, często w porze nocnej, odpowiednia dla osób silnych i wytrzymałych. Wiele prac w piekarni wykonuje się przy pomocy maszyn. Piekarze wykorzystują je i nadzorują ich pracę. Aby wypieki miały jednakową wielkość, stosuje się dzielarki, które dzielą ciasto na mniejsze porcje. Jeżeli zakład nie używa automatycznej dzielarki, porcje ciasta odmierza się za pomocą wagi. Składniki łączy się ze sobą w miesiarkach. Można to robić za pomocą narzędzi mechanicznych lub przy użyciu własnych rąk. Gotowe, podzielone na odpowiednie porcje ciasto wkłada się do formy i odkłada, aby mogło wyrosnąć. Poza klasycznymi wyrobami, piekarze zajmują się też przygotowywaniem przekąsek z nadzieniem i słodkich bułek. Podczas pracy piekarze muszą nosić nakrycia głowy z siatką, buty z podeszwą antypoślizgową oraz fartuchy. Zmniejsza to ryzyko wypadku przy pracy. Piekarz wkłada wyrośnięte ciasto do rozgrzanego pieca, następnie ustawia czas pieczenia wyrobów zgodnie z przepisem. Kiedy pieczywo jest już gotowe, piekarz wyciąga je z pieca za pomocą specjalnej drewnianej łopaty i odkłada na wózek. Zanim wyroby zostaną zapakowane, muszą wystygnąć. Dopiero potem trafią na sklepowe półki.